4000 lat temu istniało potężne, postępowe i niesamowicie bogate miasto. Stało się ono jednym z najwspanialszych miast na świecie. Ulice były brukowane, liczne bramy prowadziły do otoczonego murami miasta, które miało ponad 250 wież o wysokości co najmniej 100 metrów. To tutaj wynaleziono nowoczesne pismo i matematykę. Promy, drogi i mosty zwodzone zapewniały efektywny transport, a wiszące ogrody Semiramidy były wyczynem inżynierii i jednym z 7 cudów starożytnego świata. Bogactwo miasta było niewyobrażalne. Ludzie stworzyli ze złota imponujące dzieła sztuki, takie jak wizerunek Bala, piękny stół, który podobno został zrobiony z 22 tysięcy kilogramów czystego złota, złotego lwa i złoty posąg człowieka. Majestatyczny Royal Palace był największym, jaki zbudowano w historii świata. Babilon istniał na terenie dzisiejszego Iraku. Każdy słyszał o Babilonie, a przynajmniej o najwyższej w tamtych czasach wieży, znanej jako Wieża Babel. Ale jak doszło do niesamowitego powstania i dramatycznego upadku Babilonu i Imperium Babilońskiego? Zanim zaczniemy, pamiętajcie o polubieniu i włączeniu powiadomień, żeby obejrzeć więcej filmików. Powstanie Babilonu. Po upadku Imperium Akadyjskiego powstały dwa nowe imperia, które zaczęły zajmować pobliskie ziemie. Babilończycy zamieszkiwali południe, a Asyryjczycy północ. Babilończycy byli pierwszą grupą ludzi, która stworzyła imperium mogące zająć całą Mezopotamię. Miasto-państwo Babilon było w Mezopotamii od lat, a ich sytuacja wyglądała coraz lepiej, ponieważ zajęli większość ziemi dla siebie. Kiedy Imperium Akadyjskie zaczęło upadać, Amoryci wkroczyli, aby zająć ten teren. Miało to miejsce około 1792 roku przed naszą erą, kiedy król Hammurabi został wybrany na władcę. Niedługo po tym, jak Hammurabi został królem, chciał poszerzyć swoje terytorium. Kochał to, co robił, ale czuł, że jest w stanie rządzić większym terytorium niż sam Babilon. To doprowadziło go do chęci podbicia innych miast państw w okolicy i przejęcia kontroli nad wszystkimi pobliskimi osadami. W ciągu kilku lat z powodzeniem podbił całą Mezopotamię, w tym również Asyryjczyków z północy. Z powodu tego, że Hammurabi nie był skłonny do wycofywania się, został on jednym z najpotężniejszych władców swoich czasów i pomógł Babilonowi stać się najbogatszym i najlepiej prosperującym starożytnym miastem. Znaczna część Babilonu była zlokalizowana nad brzegiem Eufratu. Miasto to było głównym obszarem handlowym dla ludzi z całego świata. Zapasy i towary były obfite, więc miasto było świadkiem ciągłego przepływu pieniędzy, usług i zasobów. Miasto było również bardzo rozwinięte, jako pierwsze przyjęło wszystkie nowe pomysły i produkty wymyślane na całym świecie. W tym czasie Babilon był zdecydowanie największym miastem na świecie. Szacuje się, że w najlepszym okresie miasta w Babilonie żyło 200 tysięcy osób. W centrum miasta jego mieszkańcy zbudowali dużą piramidę, której używali jako świątyni. Naukowcy uważają, że piramida ta miała około 100 metrów wysokości, a z każdego wejścia do miasta prowadziły do niej szerokie ulice. Wokół piramid oraz w innych częściach miasta znajdowały się ogrody, pałace, wieże i piękne dzieła sztuki, które nie przypominały niczego, co ludzie kiedykolwiek widzieli. Miasto było także kulturalnym epicentrum świata, dzięki nauce, muzyce, matematyce, astronomii i literaturze, kwitnących wewnątrz jego murów. Wynalezienie pisma i matematyki. W dzisiejszych czasach wiele rzeczy uważamy za oczywiste. Jednak bez wpływu Babilończyków nie moglibyśmy teraz na przykład oglądać filmów. Pomogli oni w utworzeniu ruchu, który stworzył różne formy pisania i unormował pisanie jako sposób robienia notatek oraz dokumentowania historii i faktów, które do tej pory były tracone z biegiem czasu. Wynaleźli również koło, nowoczesne rolnictwo, łuk, pług,
system nawadniania i kilka innych wynalazków, które doprowadziły ludzkość do tego, jaka jest obecnie. Bez Babilończyków i ich różnych wynalazków nie bylibyśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy. Ale czy wiecie, że wiele osób, które wymyśliły maszyny takie jak koło czy pług, twierdzą, że pomysły te zostały im przekazane przez aniołów albo kosmitów? Nie wiemy zbyt wiele o wynalezieniu większości z tych rzeczy, ale wielu współczesnych ludzi twierdzi, że byli odwiedzani przez istoty, które zstępowały i podpowiadały im, jak wieść dostatnie życie i wykorzystać otaczające zasoby na swoją korzyść. To bardzo ciekawe, ale odchodzimy trochę od tematu. W każdym razie Babilończycy wymyślili pierwszy system pisania, w którym wykorzystywano gliniane tabliczki z wyrytymi literami. Pomogło to udokumentować dużą część ich historii i sposób, w jaki stworzyli współczesną matematykę. Patrząc na to obiektywnie, te metody pisania pozwalają nam dowiedzieć się więcej o starożytnym Babilonie, niż wiemy o starożytnym Egipcie. Babilończycy wymyślili również podstawy współczesnej matematyki. Była to pierwsza cywilizacja, która używała matematyki do mierzenia ziemi, opodatkowania mieszkańców i prowadzenia wszelkiego rodzaju biznesów. Używali liczb również do dokumentowania nocnego nieba, co pozwoliło im stworzyć kalendarz księżycowy, który był zaskakująco dokładny jak na tamte czasy. Są też pierwszą cywilizacją, która używała symboli do przedstawiania większych liczb. Na przykład, jeżeli dana osoba musiała udokumentować, że posiada 50 bel pszenicy, to początkowo musiałaby narysować 50 pojedynczych symboli. Jednakże doskonaląc swoje pismo, wymyślili symbole, które oznaczały liczby takie jak 1, 10 i 60. Mamy też podstawy sądzić, że Babilończycy opracowali pierwsze liczydło, które jest zasadniczo wczesną wersją kalkulatora. Prawo pisane, kodeks Hammurabiego. Może Was zszokować informacja, że Hammurabi był pierwszą osobą, która zażądała spisania praw. To wydaje się dość dziwne, prawda? Cóż, przedtem większość praw była przekazywana z ust do ust lub tylko dorozumiana. Jak można się spodziewać, pozostawiło to wiele szarych stref prawnych obywatelom, którzy nie mogli być pewni, co jest dozwolone, a co nie. Na przykład, Billy powiedział ci, że posiadanie więcej niż 50 stosów pszenicy jest nielegalne. Jeśli posiadasz więcej, to powinieneś to oddać osobie, która mieszka najbliżej ciebie. Więc Billy dostaje połowę twoich plonów pszenicy. Nie wiedziałeś, że Billy kłamał. Billy cię okradł. Okej, to oczywiście trochę śmieszny sposób na pokazanie tego. Ale zanim Hammurabi zdecydował się spisać prawa, nie było pewnego sposobu, w jaki można było dowiedzieć się, co król uważa za nielegalne. Hammurabi zlecił kilku swoim pracownikom stworzenie gigantycznej listy podstaw różnych gałęzi prawa tego kraju. W tamtym czasie istniały tylko 282 przepisy. Widać znaczącą różnicę w porównaniu do dzisiejszych czasów, gdzie mamy tysiące przepisów, których musimy przestrzegać. Większość praw Hammurabiego była dziwnie szczegółowa, ale zasady te mogły stanowić wytyczne, które mogły być stosowane, jeżeli wystąpiły podobne okoliczności. Na przykład, co powinieneś zrobić, jeżeli twój sąsiad przekona cię, abyś oddał mu całą swoją pszenicę. Istniało mnóstwo przepisów, które regulowały działalność gospodarczą, gwarantowały pracownikom wynagrodzenie za pracę, dotyczyły zasady handlu, ceny najmu czy cen niewolników. Lista jest bardzo długa. Istniały również prawa określane jako zachowanie przestępne wraz z opisem konsekwencji za ich naruszenie. Istniały nawet przepisy dotyczące adopcji, małżeństwa i rozwodu. Upadek Babilonu. Teraz przechodzimy do najważniejszego. Co spowodowało, że to niesamowite miasto upadło i prawie zostało zapomniane? Kiedy Hammurabi zmarł, jego synowie musieli rządzić miastem. Problem polegał na tym, że nie byli oni tak nieugięci jak ich ojciec i nie posiadali zdolności przywódczych. Doprowadziło to do powolnego upadku miasta i jego osłabienia. Sąsiednie miasta i kraje zaczęły tracić nadzieje pokładane w Babilonie i zauważyły, że miasto ulega rozpadowi. Wykorzystując to na swoją korzyść, Kasyci wkroczyli do Babilonu i podbili je, obalając nowych przywódców i przejmując miasto.
Rządzili oni Babilonem przez około 400 lat. Wszystkie zasady Hammurabiego zostały obalone, a miasto zostało postawione na głowie, aby lepiej służyć celom kasytów. Następnie wkroczyli Asyryjczycy, którzy obalili kasytów i przejęli Babilon. Miasto zostało w większej części odzyskane przez Babilończyków dopiero w 612 roku przed naszą erą, wraz z ponowną możliwością rządzenia Mezopotamią. To nowe imperium, uważane za drugie imperium babilońskie, często określa się jako państwo nowobabilońskie. W 616 roku przed naszą erą król Nabopolassar wykorzystał upadek imperium asyryjskiego na swoją korzyść i objął tron babiloński. Jego syn uczył się od niego i pracował nad tym, aby przywrócić Babilonowi jego dawną świetność. Syn Nabopolassara, król Nabuchodonozor II, rządził miastem przez 43 lata i został jednym z największych przywódców, jakich to miasto kiedykolwiek miało. Rządził żelazną ręką, ale wiele wprowadzonych przez niego praw było respektowane przez mieszkańców miasta, więc wszystko szło dobrze. Okazał się on także świetnym dowódcą wojska, dzięki czemu pomógł Babilonowi w wyprawie na zachód i przejęciu nowego terytorium. Poprowadził też siły, które pojmały Hebrajczyków i trzymały ich w niewoli przez 70 lat, zgodnie z biblijnymi historiami. Po śmierci Nabuchodonozora miasto znów zaczęło się rozpadać. Do 529 roku przed naszą erą zostało przejęte przez Persów i zostało włączone do Imperium Perskiego. Wszystko, co zrobił Nabuchodonozor, żeby odbudować miasto, zostało po raz kolejny zaprzepaszczone. Wieża Babel. Jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, które powstały w Babilonie, jest niechlubna wieża Babel, która i historia znajduje potwierdzenie w Biblii. Budowla ta powstała po potopie, który zniszczył prawie wszystko i wszystkich na naszej planecie. Według Biblii wieża Babel została zbudowana, gdy wszyscy mieszkańcy Mezopotamii mówili jeszcze tym samym językiem. Kiedy osiedlili się w okolicy, chcieli wybudować ogromną wieżę, która sięgnęłaby nieba. Niektórzy wierzą, że ludzie ci zbudowali wieżę, aby spotkać Boga, ale inni uważają, że powstała ona, aby uchronić ludzkość przed ewentualnym kolejnym potopem. Tak czy inaczej, według Biblii Bóg miał inne plany. Zdezorientował ludzi, doprowadzając do tego, że zapomnieli swojej ojczystej mowy i zaczęli posługiwać się nowymi językami. Nie byli już w stanie się porozumieć, przez co budowana wieża szybko się rozpadła. Nie mamy pewności, która budowla w tej okolicy jest wspomnianą wieżą Babel, ale badacze uważają, że najlepszym kandydatem jest Etemenanki. Wieża ta była rzekomo poświęcona Mardukowi, bóstwu opiekuńczemu Babilonu. Ze względu na to, że kilka takich świątyń zostało odnalezionych w okolicy, są podstawy, by uważać, że podobna budowla została użyta jako podstawa wieży Babel. Babilon obecnie. Pod rządami Saddama Husajna rząd iracki kierował misją odkopania Babilonu i przywrócenia miasta do życia, planując również odbudowę i rekonstrukcję jednego z pałaców Nabuchodonozora. Jednakże po ataku Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 roku plany te zostały porzucone. Obszar ten został ponownie otwarty dla turystów w 2009 roku, chociaż projekt nigdy nie został ukończony. Dzięki wynalezieniu przez Babilończyków nowoczesnego pisma bardzo dużo wiemy o ich mieście i o tym, jak kiedyś żyli ludzie. Gdyby to samo miało miejsce w innych częściach świata, historia świata mogłaby prezentować się zupełnie inaczej. Co myślicie o tym mieście? Czy te wszystkie rzeczy doprowadziły do jego upadku? Czy może jakieś wydarzenia zostały błędnie zrozumiane albo upiększone w ciągu upływu lat? Dajcie nam znać w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o polubieniu i włączeniu powiadomień, żeby obejrzeć więcej filmików.